Cześć, witam Was w drugim odcinku cyklu Wracamy z Kubicą, w którym przyjrzymy się rywalom Polaka oraz zarobkom kierowców Formuły 1. O tym, jak przez minione lata zmieniła się stawka Formuły 1, świadczy m.in. to, że podczas Grand Prix Australii wraz z Kubicą na starcie ustawi się tylko trzech zawodników, którzy rywalizowali z Polakiem podczas jego ostatniego Grand Prix na torze Yas Marina w Abu Zabi. Będą to Sebastian Vettel, Lewis Hamilton i Nico Hülkenberg. Pierwsi dwaj do 2010 roku wywalczyli po jednym tytule mistrzowskim. Teraz mają ich łącznie już 9. Jeżeli do tego grona dorzucimy Kimiego Raikkonena, który rywalizował z Kubicą, ale nie w sezonie 2010, to na starcie w Australii pojawi się trzech kierowców, którzy wywalczyli łącznie 10 tytułów. Ważnym czynnikiem jest wiek. Część z Was na pewno usłyszała takie stwierdzenie, że Robert Kubica ma już ponad 30 lat, a więc jego szanse na zakontraktowanie w Formule 1 są niewielkie. Po części jest to prawdą. Średnia wieku 24 kierowców, którzy pojawili się na starcie Grand Prix Bahrajnu rozpoczynającego sezon 2010, wynosiła 28 lat. Z kolei średnia wieku 20 kierowców, którzy wyruszą w wyścigu na torze Albert Park w Australii, wynosi 27 lat. Obecnie połowa kierowców Formuły 1 ma 25 lat lub mniej. W 2010 roku kierowcy ci stanowili 33% całej stawki. Jednym z tych kierowców jest George Russell, 21-letni kierowca z Wielkiej Brytanii, który w obecnym sezonie będzie partnerem Roberta Kubicy w Williamsie. W 2017 roku dołączył do juniorskiego programu Mercedesa, a w minionym sezonie został mistrzem Formuły 2. Bolid Williamsa nie jest jednak pierwszym, za sterami którego zasiadł. Brytyjczyk brał już udział w testach dla teamu Force India. Oprócz niego w F1 zadebiutuje Lando Norris, który ma 19 lat, jest najmłodszym ze wszystkich kierowców i będzie ścigał się w McLarenie. 25-letni Antonio Giovinazzi będzie partnerem Raikkonena w Alfie Romeo, a 21-letni Aleksander Albon wraz z powracającym do Formuły 1 Danielem Kwiatem pojedzie bolidem Toro Rosso. Teraz pora na zarobki, czyli temat, do którego należy podejść dość ostrożnie. Zwracaliście nawet na to uwagę w komentarzach pod wcześniejszym materiałem. Analizę oprzemy o zagraniczne źródła, a rozpoczniemy ją od zbadania tego, jak zarobki kierowców Formuły 1 prezentują się na tle zarobków sportowców uprawiających inne dyscypliny. Według magazynu Forbes najbogatszym kierowcą F1 jest Lewis Hamilton, który zgodnie z wyliczeniami wspomnianego pisma biznesowego miał zarobić w minionym sezonie 51 milionów dolarów. Daje mu to 12 miejsce w rankingu 100 najlepiej opłacanych sportowców na świecie. Do pierwszego Floyda Mayweathera traci dość sporo. Amerykański bokser zainkasował aż 285 milionów dolarów. 18 miejsce przypadło Sebastianowi Vettelowi. Niemiec zarobił 42 miliony i 300 tysięcy dolarów. 39 w rankingu jest z kolei Fernando Alonso, który do końca minionego sezonu reprezentował barwy McLarena i Hiszpan zainkasował 33 miliony dolarów. We wspomnianym rankingu znalazło się zatem trzech kierowców Formuły 1. Najliczniejszą grupę tworzą koszykarze, których jest 38, ale znalazło się tam też również 9 piłkarzy, 4 tenisistów, 5 golfistów, 18 futbolistów amerykańskich i 14 bejsbolistów. Z kolei w liście top 50 w 2010 roku znalazło się już 4 kierowców Formuły 1. Najwyżej uplasował się Kimi Raikkonen, który dzięki zarobionym 34 milionom dolarów znalazł się na 14 miejscu. 20 z 29 milionami na koncie był Lewis Hamilton, a 23 pozycja w rankingu przypadła ex aequo Fernando Alonso i Michaelowi Schumacherowi, których zarobki oszacowano na 28 milionów dolarów. Zobaczmy teraz, jak zarobki Kubicy i innych kierowców prezentują się w tym sezonie. Jak podaje Racing Elite, Polak w najbliższym sezonie ma wzbogacić się o około 570 tysięcy dolarów i być najlepiej opłacanym kierowcą spośród tych, którzy w F1 debiutują albo powrócili do niej po przerwie. Jak oszacowano, najmniej zarobi Aleksander Albon. Za Kubicą znalazł się także jego kolega z zespołu George Russell, Antonio Giovinazzi, Lando Norris i Daniel Kwiat. Zgodnie z tym, co podał serwis, na konto Lewisa Hamiltona ma wpłynąć aż 50 milionów dolarów, dzięki czemu Brytyjczyk będzie najlepiej zarabiającym kierowcą w całej 20-osobowej stawce. Co ciekawe, zarobki Roberta Kubicy stanowią tylko 1/87 tego, co zarabia Hamilton.
Na dzisiaj tyle, a Wy dajcie znać w komentarzach, o czym chcielibyście usłyszeć w następnym materiale.